Witam kochani bardzo serdecznie. Zapraszam na odcinek Wakacje z duchami, jak zmarli aktorzy. Edward Dymek, urodzony w marcu 1957 we Wrocławiu. Aktor dziecięcy, jeden z wiodących młodych aktorów, którzy rozwijali swoją karierę w okresie PRL-u. Mimo zaledwie trzech produkcji zdobył ogromną popularność i na stałe wpisał się w historię polskiego kina. Debiutował w popularnych serialach Stanisława Jędryki, Wakacje z duchami, gdzie wcielił się właśnie w rolę mandaryna, i W podróży za jeden uśmiech. Miał wtedy zaledwie 13 lat, ale mimo młodego wieku wykazał ogromny talent. Jako nastolatek zagrał w wielokrotnie nagradzanym dramacie Janusza Nasswettera Abel twój brat. Gdy dorósł, wstąpił do wojska, co okazało się trudnym okresem w jego życiu. Nie otrzymywał żadnych przywilejów. W jednym z wywiadów wyznał, że próbowano go poniżyć i stłamsić, ale nikomu się to nie udało. Po opuszczeniu wojska aktor założył rodzinę, niestety nadużywał alkoholu i żona i córka go opuściły. W ostatnich latach życia utrzymywał się z renty i zbierania złomu. Żył w nieprzyzwoitych i skandalicznych warunkach, pozbawiony dostępu do prądu i kanalizacji. Edward Dymek zmarł w zapomnieniu 29 lipca 2010 roku we Wrocławiu. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Wrocławiu Pawłowicach. Józef Nowak, urodzony w kwietniu 1925 w Kończycach. Aktor filmowy i teatralny. Podczas okupacji pracował jako maszynista w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. W 1946 ukończył studio przy Starym Teatrze w Krakowie. Po II wojnie światowej jeden z najpopularniejszych aktorów teatralnych, filmowych, radiowych i kabaretowych, m.in. kabaret Koń i kabaret Owca. Dużą popularność zdobył jako wykonawca piosenek żołnierskich, m.in. Takiemu to dobrze. W 1962 roku aktor dostał angaż w filmie Mężczyźni na wyspie, który typowano na jedną z najważniejszych polskich produkcji tamtych lat. Józef Nowak bardzo dobrze wspominał współpracę z Janem Laskowikiem, choć narzekał na okoliczności. Był również bardzo poważnym kandydatem do roli Bogumiła w Nocach i dniach. Od samego początku kariery przylgnęła do niego etykietka mundurowego. Właśnie często był obsadzany w tego typu rolach. Wybitny aktor zmarł 16 stycznia 1984 roku w wieku 58 lat. Za przyczynę śmierci ówczesne media podały chorobę serca. Pochowany na cmentarzu komunalnym północnym w Warszawie. Wanda Łuczycka, urodzona w lipcu 1907 w Józefowie Lubelskim. Aktorka teatralna i filmowa. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Dramatyczną Wilama Chorzycy przy Konserwatorium Warszawskim w 1932. Debiutowała w tym samym roku na deskach Teatru Miejskiego w Toruniu, z którym związana była do 1933. Ponadto występowała w Teatrze Ziemi Wołyńskiej w Łódzku, Reducie Osterwy w Teatrze Miejskim w Łodzi. Występowała także w radiu, m.in. w popularnej powieści radiowej Matysiakowie jako Stefania Frączkowa. Z kamerą zetknęła się jeszcze przed wojną, statystując w filmach. Po wojnie zagrała w ponad 50 filmach. Najczęściej były to role epizodyczne, pozostające w pamięci widzów na dłużej. Była żoną aktora i dyrektora Teatrów Warszawskich Nowego Dramatycznego i Narodowego Mariana Mellera. Ich syn Wiktor jest reżyserem telewizyjnym. Aktorka zmarła 3 lipca 1996 w Skolimowie z przyczyn naturalnych. Miała 89 lat. Pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Zdzisław Mrożewski, urodzony w maju 1909 we Włocławku. Aktor teatralny i filmowy. W filmie debiutował przed II wojną światową. Najbardziej znany z roli prezydenta Gabriela Narutowicza w filmie Jerzego Kawalerowicza Śmierć prezydenta. Jako aktor teatralny występował w Starym Teatrze i Teatrze Słowackiego w Krakowie oraz w Teatrze Polskim, Teatrze Narodowym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, a także w Teatrze Nowym w Łodzi. Wykładał w krakowskiej PWST i Warszawskiej Akademii Teatralnej. Od 1932 był członkiem ZASP. Zagrał blisko 60 ról w Teatrze Telewizji, jednak to nic w porównaniu do tego, iż prawdziwy rekord zaliczył w Teatrze Polskiego Radia. Wziął udział w 367 przedstawieniach i słuchowiskach. Był jednym z najważniejszych głosów sceny rozgłośni.
Zdzisław Mrożewski zmarł 5 lipca 2002 roku w Warszawie z przyczyn naturalnych. Miał 93 lata. Pochowany został na cmentarzu komunalnym we Włocławku. Teofila Koronkiewicz, urodzona w grudniu 1901 w Lepelu, córka Tomasza. W latach 1918-1920 studiowała aktorstwo w Szkole Dramatycznej w Pędzie, potem w Miejskiej Szkole Dramatycznej w Krakowie, którą ukończyła w 1924. Występowała w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrze na Pochulance w Wilnie. Związana była ze scenami poznańskimi, Teatrem Nowym, Teatrem Miejskim imienia Rostworowskiego, Teatrem Polskim i Teatrem Narodowym, z którego zespołem jeździła z gościnnymi występami po województwie poznańskim, Pomorzu, województwie warszawskim i łódzkim. Na przełomie 1938-1939 była na etacie w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. W czasie okupacji niemieckiej pracowała w gospodarstwie pod Warszawą. W 1945 organizowała ruch artystyczny młodzieży wiejskiej na terenie Konstancina, Jeziorny i Skolimowa. W okresie powojennym grała na scenach warszawskich. 1 stycznia 1976 przeszła na emeryturę. Była żoną Adama Twardowskiego, starosty Działdowskiego, z którym miała syna Jerzego. Aktorka zmarła w Otwocku z przyczyn naturalnych 23 września 1985. Pochowana na cmentarzu po Wsinie. Gustaw Ludkiewicz, urodzony w czerwcu 1924 w Kownie. Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i radiowy oraz piosenkarz. Urodził się w polskiej rodzinie w Kownie. Jeszcze w okresie międzywojennym rodzina Ludkiewiczów przeniosła się do Wiłkomierza, gdzie ojciec Witold został sekretarzem gimnazjum polskiego. Do chwili zamknięcia w 1940 Gustaw uczęszczał do gimnazjum polskiego, następnie przeniósł się do gimnazjum litewskiego, z którego został wyrzucony w 1941. Podjął pracę w fabryce kafli jako pomocnik kierowcy. Po II wojnie światowej zdał uproszczony egzamin maturalny i przez rok studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym okresie po raz pierwszy zaangażował się do pracy w teatrze. W 1949 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W 2006 wycofał się z pracy w filmie. Do roku 2009 grał w słuchowisku radiowym w Jezioranach. 31 sierpnia rok później wycofał się z życia artystycznego z uwagi na postępującą utratę wzroku. Zmarł 24 lutego 2017 w wieku 92 lat z przyczyn naturalnych w domu aktora w Skolimowie. Pochowany 7 marca w Alei Zasłużonych cmentarza wojskowego na Powązkach. Dziękuję kochani za obejrzenie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. Cześć!